Dzień dobry Państwu. W kolejnym już odcinku w ogniu pytań. Przed momentem ważna informacja. Takim patronem tego odcinka, partnerem jest wydawnictwo Prześwity. Zachęcamy, aby zapoznać się z ich ofertą. To dużo ciekawych książek, a my, drodzy Państwo, dzisiaj spoglądamy w kierunku Rosji, ale porozmawiamy nieco szerzej o tym, co wydarzyło się ostatnio, czyli tym tragicznym ataku terrorystycznym, ale też o polityce zagranicznej Kremla, o tym, jakie komunikaty płyną w naszym kierunku, ale ta najważniejsza informacja jest taka, że to jest program kierowany do Państwa. Możecie zadawać pytania, a my, no, a tak naprawdę nasz gość będzie starał się na te pytania odpowiadać. Dzisiaj gościmy doktora Michała Patryka Sadłowskiego, historyka specjalizującego się w Rosji w państwach postsowieckich, także autora książki Między Mikołajem II a Leninem, Państwowość rosyjska i jej koncepcje w czasie rewolucji lutowej 1917. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam się, Jaśmino. Może właśnie najpierw podsumujmy wszystko to, co wydarzyło się już po tym zamachu terrorystycznym, co wiemy, jakie tutaj są najważniejsze rzeczy warte poświęcenia uwagi. Znaczy, no przede wszystkim mamy świadomość, wiedzę, obrazy i potwierdzenia tego, że zginęła znaczna ilość ludzi, tak, prawie 200 osób, z tego co tak prawie przejrzałem ostatnie statystyki. Wielka tragedia dla, no, z punktu widzenia oczywiście takiego chrześcijańskiego i w ogóle ogólnoludzkiego, humanistycznego, mimo że oczywiście Rosja jest agresorem i też ludność Rosji ponosi oczywiście określoną stopień winy i za te wojny, agresję na Ukrainę, to niewątpliwie, no to też jest jakby ta tragedia ludzka, taki terroryzm oczywiście jest aktem, który zagraża i też naszej cywilizacji, naszej kulturze, i to też na pewno akty terrorystyczne, trzeba patrzeć na to szerzej. Znaczy, co wiemy? Znaczy, myślę, że wiemy, że no, doszło do takiego aktu. Na pewno wiemy, że obraz jest bardzo skomplikowany. Po pierwsze, no, raczej nie ulega wątpliwości, że wykonawcami tego zamachu, tego aktu terrorystycznego byli radykałowie islamscy. I teraz oczywiście jest kolejne pytania pojawiają się, tak? Czy po prostu jest to efekt tego, że rosyjskie służby specjalne zignorowały określone sygnały, które były kierowane przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych i z innych państw zachodnich, innych służb specjalnych, że do takich zamachów może dojść na terytorium Federacji Rosyjskiej? Czy też zaszły tu jeszcze inne procesy? Mam na myśli to, że na przykład po wyborach w Rosji, które jednak przeszły dla Putina, mimo oczywiście znacznej mobilizacji opozycji rosyjskiej, to wybory w Rosji przeszły dla Putina korzystnie, ponieważ nie zostały zaburzone, nie pojawiły się manifestacje, nie pojawiły się jakieś protesty, które by zaburzyły bieg spraw państwowych i politycznych, społecznych, gospodarczych w państwie, i widać, że służby były na ten okres zmobilizowane maksymalnie. Natomiast pytanie, co zaszło po wyborach? Czy właśnie tutaj nastąpiło rozprężenie w służbach specjalnych, czy też błędy, czy też po prostu wynik tego, że rosyjskie służby specjalne są, zwłaszcza FSB, są skupione na Ukrainie, na kierunku ukraińskim, fokusują się na wyłapywaniu też różnych dywersantów z ich punktu widzenia, też rosyjskich dywersantów antyputinowskich, czy też po prostu może doszło tam do innych procesów, mianowicie takich, że z jednej strony może ktoś, jakaś frakcja podjęła decyzję, czy sprzyjała, czy może po prostu zamknęła oko i nawet jest skłonna uznać, że mimo tragedii ten zamach jest korzystny, na przykład dlatego, żeby Putin został postawiony przed faktem dokonanym i petryfikował antyzachodni kurs polityki, i też żeby to utrudniało dalszy, jakąś normalizację potencjalną z Zachodem, czy też z Ukrainą. Z drugiej strony można też sobie zadać pytanie, może ktoś z reżimu zignorował te zagrożenie z tego powodu, że uznał, że to będzie duże uderzenie w pozycję Putina, silnego Putina nadal wewnętrznie, ponieważ legitymacja Władimira Putina opiera się na tak zwanej, no, na efektywności. Władimir Putin wskazuje, że
ja mam wyłączne prawo do rządzenia w państwie, ale z drugiej strony oferuję wam bezpieczeństwo, stabilność, rozwój terytorialny państwa, rozwój przede wszystkim wpływów, mocarstwowości, tak? A tutaj nagle okazuje się, że w sercu imperium zostaje dokonany no, tragiczny zamach i to jest uderzenie w tą zasadę stabilności, w legitymację, no to przede wszystkim w te hasła o tym, że Rosja aktywnie walczy z międzynarodowym terroryzmem, bo jeżeli popatrzymy na struktury bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czy też na szersze struktury integracyjne, które Rosja buduje, na przykład Organizację Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, to jeżeli zobaczymy na liczbę ćwiczeń, które są wykonywane, no to właśnie ich znaczna liczba jest poświęcona walce z terroryzmem. Tak? I nagle okazuje się, że mimo tylu ćwiczeń, mimo wydawaniu tylu środków na walkę z terroryzmem, jednak to wszystko, to Rosja, czy rosyjskie granice są nieszczelne, chociaż ja sam przekraczałem granicę Armenii z Gruzją kilka dni temu, a to jest granica, można powiedzieć, też na pewien sposób państwa rosyjskiego, ponieważ ta granica nadal Armenii z Rosją jest zintegrowana. Ja powiem tak, że przekraczałem tą granicę tak naprawdę na dzień przed zamachem i byłem poddany i cały nasz autobus bardzo wnikliwej kontroli, więc pytanie, czy już pewne sygnały dochodziły do służb granicznych FSB, bo FSB Rosji też formalnie działa w Armenii, chroni część granic Armenii. Czy pytanie, czy właśnie już wtedy nie pojawiały się informacje, że ktoś może przeniknąć, że jednak rozpoczęły się pewne procesy. I to jest bardzo istotne. Oczywiście teraz jest pytanie, jakie będą konsekwencje dla samej Rosji, tak? Czy Rosja jednak obierze ten kurs na to, że nieważne, kto dokonał zamachu, czy to byli tacy, 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 ale obarczy winę na przykład Ukrainę i Zachód, tak? No bo to jest z jednej strony wygodne, tak? Zwłaszcza dla utwardzenia kursu, bo można teraz posługiwać się hasłem, że trzeba na przykład wprowadzić dalsze ograniczenia praw, wolności, swobód, które i tak są już na niskim poziomie Federacji Rosyjskiej, ale jeszcze bardziej zlikwidować je, bo też zdajemy sobie sprawę, że nadal mniej więcej 15-20% ludności rosyjskiej jest antysystemowa, antyreżimowa i jeszcze manifestuje te swoje niezadowolenie, zwłaszcza w wielkich miastach. I to jest duży problem dla Putina, czy w sensie on uważa, że to jest duży problem, a trzeba sobie zdawać sprawę, że wbrew tym niektórym pogłoskom, że rosyjska głubinka jest jednak ważniejsza czasami dla Putina i tak dalej, znaczy trzeba sobie zdać sprawę, że w samej Rosji jest około 15-16 miast, tak zwanych milionników, czyli miast powyżej miliona. To daje nam mniej więcej 107-109 milionów mieszkańców. Ale wśród tej ludności miejskiej też mamy znaczną liczbę zwolenników Putina, ale wśród inteligencji już trochę sprawa wygląda inaczej. I generalnie ostatnim takim, można powiedzieć, bastionem antyputinowskim w Rosji jest właśnie inteligencja miejska, tak? Czy ludzie, którzy nawet jeszcze w administracji gdzieś na niskim szczeblu pasują i generalnie, jeżeli by doszło do czystek, no to generalnie to jest dobry powód. I przede wszystkim nawet można sobie wyobrazić taki scenariusz, na koniec powiem, że to jest dobry powód też na przykład, żeby rozpocząć dyskusję o wprowadzeniu kary śmierci, tak, czy powrocie do kary śmierci, bo na przykład nawet potencjalnie, jeżeli Rosja by zamroziła jakiś ten konflikt, czy udałoby się zamrozić ten konflikt, tak, na przykład na mocy jakiegoś porozumienia Stany-Rosja, czy większego porozumienia, mówię hipotetycznie, to Rosja będzie miała wielki problem z demobilizowanymi ludźmi i też będzie miała problem z ludźmi, którzy są czynnikiem kryminogennym, a jak najprościej rozwiązać ten czynnik, oczywiście likwidować tych ludzi, a żeby likwidować, musi być kara śmierci. Więc to też jakby zamach może być wykorzystywany na bardzo, bardzo różne sposoby. Tylko pytanie, czy tak się stanie, bo widzimy, że same władze Federacji Rosyjskiej mają z tym zamachem duży problem. Ja sam, jak doszły do mnie pierwsze informacje o tym zamachu, coś mi tutaj nie pasowało. Znaczy, raczej w tą wersję, że to było wyłącznie splanowane przez FSB, no nie do końca od razu wierzyłem, ponieważ no, sama sytuacja Władimira Putina jest mimo sankcji, mimo problemów gospodarczych, mimo skomplikowanej sytuacji na froncie, sytuacja Władimira Putina jest tak naprawdę dobra, w tym sensie, że główny lider opozycji rosyjskiej został zabity czy zmarł w więzieniu. Opozycja jest spacyfikowana, wybory zostały przeprowadzone z sukcesem, sankcje, część sankcji jest omijana, a część
część gospodarki nadal funkcjonuje dość dobrze, w tym sensie, że zabezpieczone są podstawowe potrzeby konsumpcyjne ludności, więc po co generalnie miano by dokonywać zamachu, zwłaszcza kiedy propaganda putinowska wykorzystywała ten element, że zobaczcie, ta wojenna specjalna operacja jest daleko, a tutaj wy żyjecie spokojnie. Więc tu jest bardzo wiele niewiadomych i też jakby ostrzegam przed, znaczy ja przecież nie jestem nikim, żeby ostrzegać, ale mówię, no mam wrażenie, że część naszych komentatorów, bazując tylko na fotografiach, tak już snuje takie teorie, że ja jestem sam w szoku, no bo też widać, że część z tych osób w ogóle w Rosji nigdy nie była, w ogóle nie ma pojęcia, bo na przykład z tego, co ja pamiętam z samej Federacji Rosyjskiej, to na przykład dokonać moim zdaniem zamachu na przykład w miejscu takim publicznym jak metro, administracja, uniwersytet jest bardzo trudno, bo to są miejsca ogólnie bardzo dobre, dobrze ochraniane. Ale centra handlowe, z tego co ja pamiętałem i co jest faktem, nie są w Rosji aż tak dobrze ochraniane. I to też mnie nie dziwi, dlaczego wybrano raczej to miejsce i też, że to był koncert, bo to jest, bo ilość policji, która ochrania takie miejsca, jest mniejsza w Federacji Rosyjskiej. Na przykład dokonać zamachu w metrze, bo takie zamachy już były wcześniej w Moskwie, no raczej jest teraz bardzo trudne, albo to niemożliwe, żeby to zrobić. Poruszyłeś, Michale, bardzo dużo ważnych wątków, ale to, co tutaj mi szczególnie zapadło w pamięć, to ten zwrot operacja specjalna. Teraz na moment odejdziemy od ataku terrorystycznego, ale po wyborach w Rosji po raz pierwszy tak naprawdę padło z Kremla to sformułowanie, że to już nie operacja specjalna, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie wojny, wojny z Ukrainą, także wojny z Zachodem. Powiedziałeś też o tym, że często analitycy, eksperci w Polsce nie rozumieją Rosji. Być może to wynika z tego, że właśnie no, nigdy nie odwiedzali tego państwa. Pytanie, czy my jako Zachód odbieramy prawidłowo komunikaty z Kremla? Bardzo często Władimir Putin wprost mówi też w swoich wystąpieniach, jakie ma plany. To niestety widzimy z historii. Jak ty byś dzisiaj ocenił te komunikaty, które no, były nakierowane do Zachodu po wyborach prezydenckich, jeżeli tak możemy o nich mówić, no i też to, co mówiono i to, co mówi się teraz po tym ataku. Znaczy, czy my rozumiemy, czy nie rozumiemy? Znaczy ja najbardziej mówię, najbardziej mnie smuci to, że część komentatorów, nawet poważnych, wydawałoby się, buduje swoje opinie, czy wielowątkowe rozważania na podstawie kilku zdjęć z internetu, gdzie przecież te zdjęcia mogą być też spreparowane przez różne strony, tak? Żyjemy już w świecie sztucznej inteligencji, a tym bardziej musimy sobie zdać sprawę, że w Federacji Rosyjskiej również mamy dobrych magików w tej sferze, bo sama, no, same farmy botów czy rosyjscy hakerzy, to jest też pewna rzeczywistość, którą musimy sobie zdawać sprawę. I, znaczy komunikaty, no przede wszystkim myślę, znaczy mi się wydaje, że na Zachodzie nie jest tak źle z rozumieniem Rosji ogólnie. I problem jest oczywiście z przełożeniem wiedzy eksperckiej na czynniki polityczne, na grupy interesu, na przykład na biznes, na określone grupy inteligencji, czy określone grupy społeczne, tak? I przede wszystkim dotarcia do polityków. Ja sam uczestniczę w coraz większej liczbie imprez analitycznych, naukowych, imprez co do prognozowania sytuacji w Rosji z naprawdę topowymi ekspertami czy przedstawicielami tego świata analitycznego, naukowego ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji, nawet Niemiec i mam wrażenie, że świat ma dobrych ekspertów co do Rosji, natomiast problem jest taki, że politycy albo ich nie słuchają, albo nie chcą słuchać, tak, i mają też inną koncepcję, czy inną perspektywę patrzenia na Rosji, tak, czy i tu jest duży problem, po pierwsze. Po drugie, problem z Rosją jest oczywiście najprostszy, moim zdaniem. No to jest największe państwo na świecie, które ma broń jądrową i z jednej strony my musimy brać bardzo na poważnie komunikaty Władimira Putina. Ja zawsze byłem jakby przeciwnikiem takiego internetowego wyśmiewania polityków Federacji Rosyjskiej, no bo oczywiście, no przywódca się tam przy whisky, możemy się tam pośmiać z nich, tak? No ale cały czas odbierać ich w krzywym zwierciadle powoduje, że perspektywa jest jakby skrzywiona. Tym bardziej, że Władimir Putin o jakby konieczności podporządkowania Ukrainy mówił wiele lat, tak? I czy dało się to wyczytać? I mówił to wprost. Władimir Putin generalnie, jeżeli chodzi o tą wojnę, on wiele lat, on mówił, że to zrobi, tak? Czasami różna forma
była do tego wykorzystywana, ale on to zrobił i proszę zobaczyć, my to zlekceważyliśmy. Teraz też Władimir Putin mówił wielokrotnie, co on będzie robił i on to robi. Także jest to polityk, który jednak stara się realizować, jeżeli to ma oczywiście na celu utrzymanie przede wszystkim jego władzy i realizację projektu imperialnego, on stara się to robić. Oczywiście, to jest oczywiście wymieszane z kłamstwami, z groźbami, z zastraszeniem i to też musimy nauczyć się rozpoznawać, bo jeżeli specjaliści kremlowscy kierują tutaj do nas komunikaty o tym, że jest możliwa eskalacja nawet jądrowa, czy rzucenie bomby na przykład na Polskę, no bo też były takie artykuły, no to oczywiście tu trzeba oczywiście rozważyć, przeanalizować, czy to jest jakby komunikat, żeby wystraszyć część polskiego społeczeństwa i część społeczeństwa elit zachodnich, żeby naciskały na Ukrainę i też naciskały na rządy własne, żeby ten konflikt powoli zakończyć, no bo nie trzeba eskalować, czy faktycznie Rosjanie, czy jakiś krąg rosyjskich elit wcisnął guzik pod tytułem rozpoczęcie procesu, który będzie zmierzał do przyszłości, tak potencjalnie, do użycia taktycznej broni jądrowej. Także tutaj trzeba to brać bardzo poważnie, ale też z dystansem, tak? I natomiast też analizować, bo w mediach polskich góruje w ostatnich chyba 2-3 miesiącach, ale nie tylko w polskich, bo w niemieckich też, ja z niemieckimi kolegami rozmawiam, kwestia wojny NATO-Rosja w przeciągu 2-3 lat, tak? I no i przede wszystkim, no tutaj trzeba policzyć, przede wszystkim policzyć, czy Rosja ma zdolności, przede wszystkim czy ma odpowiednią liczbę artylerii, lotnictwa, czołgów, tak? Po pierwsze, czy to im się będzie opłacało, w jakim momencie, w jakim kontekście, bo na przykład polityka pokazuje to, że jednak skumulowanie i potencjału militarnego i przede wszystkim politycznego jest na Ukrainie. To jest pierwszy problem polityczny polityki zagranicznej, Ukraina. Kolejny problem to też jest Białoruś. My nie zapominamy, że z jednej strony sąsiadujemy z Rosją, bo de facto Rosja w pewnym, Białoruś to w pewnym aspekcie już aspekcie Rosja i Rosjanie też będą chcieli połknąć Białoruś. Pytanie oczywiście o status tak, tego, co będzie połknięte, jaka forma będzie ewentualnie tego połknięcia. No i przede wszystkim Kaukaz Południowy. Na Kaukazie Południowym toczy się wielka gra, czy w ogóle Zachód zostanie z Kaukazu Południowego wyparty, czy proszę zobaczyć, mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony geopolitycznie rząd Gruzji został odwrócony, Gruzja została odwrócona politycznie. Ja byłem w Gruzji, bardzo lubię ten kraj, byłem teraz w Gruzji, ale mam wrażenie, że to jest kraj, który realizuje politykę zbieżną z oczekiwaniami Federacji Rosyjskiej, przede wszystkim też biorąc korzyści dla siebie oczywiście. Natomiast w Tbilisi atmosfera jest jak w Moskwie czy w Petersburgu. Liczba Rosjan, rosyjskich turystów, także to też tej Gruzji, która tutaj w polskich części polskich mediów gdzieś jeszcze występuje, Gruzja, Lech Kaczyński i tak dalej, tego nie ma. Tej rzeczywistości geopolitycznej już nie ma, tak? Także nie ma już pana Saakaszwili. To jest czynnik, który jest trzecio, czwarto, piątorzędny w tej grze teraz, tak? To samo jest z Armenią, tak? Także to są jakby też priorytety rosyjskiej polityki zagranicznej, tym bardziej, że Sergiej Ławrow na początku roku na spotkaniu z prasą poświęcił aż 40 minut swojej rozmowy na temat Kaukazu Południowego, czyli tam też toczy się gra o ten region. To jest dużo ciekawych pytań, czy ten Kaukaz może być pewnym takim no, miękkim podbrzuszem Rosji, czy miejscem, od którego nawet może się rozpaść ta wielka imperialna Rosja. Ale mamy pierwsze pytanie od naszego słuchacza dotyczące wykonywania kary śmierci w Rosji. Czy w Rosji jest problem z wykonywaniem kary śmierci? Trochę tutaj ironicznie chyba do pytanie okien zabrakło na piętrach, czy trucizny, no ale faktycznie chyba na Białorusi jest wykonywana kara śmierci. Ty wiesz, jak to dokładnie wygląda w Rosji? Znaczy, jeżeli chodzi o Białoruś, to sytuacja tak jest ciekawa, no bo Białoruś tam mamy w kodeksie karnym napisane, tak, że jest taka kara. Kto może być tak poddany tej karze? Bo z tego co pamiętam, tam chyba są wyłączone kobiety, tak? Co kobiety z tej kary śmierci? Są też widełki, tak? Na przykład, że chyba niepełnoletni, chyba po 65 roku życia jakoś. Nie pamiętam, musiałem sobie odświeżyć kodeks karny Białorusi, ale jest to określone. No, oczywiście formalnie w Rosji nie ma kary śmierci. Oni się szczycili i tym słynnym moratorium. Nie mogą tego, nie mogą oczywiście wykonywać. Nie jest to środek, sredstwo nakazania, tak? Nie jest to środek kary, który funkcjonuje. Natomiast rozpoczęła się dyskusja i ten zamach rozpoczął pewną dyskusję i to nie tylko na forach internetowych, nie tylko dyskusję, która jest poruszana przez topowych opozycyjnych specjalistów i też ludzi, którzy
są gdzieś po tej stronie bardziej putinowskiej, ale przede wszystkim dyskusje, które zaczęły się już w strukturach państwa, bo już poszczególne organy Federacji Rosyjskiej pod kątem tego zamachu o tym zaczęły dyskutować. Czyli to jest wypuszczenie, można powiedzieć, dżina w butelce. Pytanie, czy niezamierzonego, czy zamierzonego. Natomiast jest to element też polityki. Kara śmierci jest też elementem polityki. Może inaczej. Informacja o możliwości wprowadzenia kary śmierci jest pewnym straszakiem, który sugeruje, że Władimir Putin, czy w ogóle elity, które będą rządzić tym państwem i będą chciały utrzymać władzę i ten kurs rozwoju cywilizacyjnego, w pewnym momencie będą mogły go użyć. Także to też jest psychologiczne jakby wskazanie i to jest też jakby i straszak wobec Zachodu, i też wobec własnej. Na tym etapie byłoby to jeszcze korzystne, bo też to jest jakby pokazanie, że takimi bardziej cywilizowanymi środkami nie da się już utrzymać sytuacji politycznej, tak? Poprzez właśnie zastraszanie, zmuszanie do wyjazdu, inwigilację, po prostu areszty kilkudniowe. To pokazuje, że to jest już nieefektywne, czyli reżim ergo ma więcej przeciwników, reżim się boi i reżim musi dokonać oczywiście formalnie, tak, eliminować swoich przeciwników. Więc także to jest pewnie kwestia, która będzie rozciągnięta w czasie. I mam kolejne pytania od naszych słuchaczy. Czy jest w ogóle możliwe, aby ktokolwiek zastąpił Władimira Putina? Czy nie, czy możemy spodziewać się, że będzie on już dożywotnio rządził Rosją? Oczywiście, że możemy się spodziewać. Generalnie, po pierwsze, formalnie obowiązuje droga na mocy Konstytucji Federacji Rosyjskiej, że jeżeli prezydent Federacji Rosyjskiej nie będzie mógł wypełniać tych obowiązków, to mamy tutaj zapewnioną pewną procedurę, która tak wskazuje, że w pierwszym etapie będzie to ta osoba, jeżeli premier nie będzie mógł, tak, i jeżeli nie będą mogły określone osoby. Także po pierwsze, to jest coś normalnego, że może nastąpić jakaś śmierć, może nastąpić jakaś choroba, może nastąpić w ogóle eliminacja. Także jakby cała procedura jest. Jest oczywiście dyskusja zamknięta w elitach, przy kawie, może teraz już mniej popularna w kręgach bardziej zaufanych, ale cały czas jest. Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę, że Władimir Putin jest symbolem, stał się najważniejszym czynnikiem państwowotwórczym, co to jest właśnie nie bardzo niebezpieczne, ale też symptomatyczne i potencjalne przekazanie władzy, czy miałoby przede wszystkim tu fundamentalne znaczenie, tak? Bo jeżeli by nastąpiło na pewien sposób dobrowolnie, czy na sposób bardziej konsensualny, tak? Czyli umowny, no to najprawdopodobniej to by było takie przekazanie, które oznaczałoby konieczność kontynuowania określonego kursu, tak? Pytanie, czy jak Władimir Putin by się zabezpieczył. Natomiast ja nie widzę obecnie u Władimira Putina takiej chęci. Przede wszystkim wydaje się, że wygląda bardzo dobrze psychicznie, fizycznie. Sytuacja w kraju jest bądź co bądź pod względem społecznym, politycznym spacyfikowana. Wojna nie wymyka się spod kontroli, mimo już dość długiego czasu, który upłynął od tej wielkiej mobilizacji. Front się trzyma, nie załamał się. Są określone nadzieje wśród elit rosyjskich na chaos pewien powyborczy w Stanach Zjednoczonych. Jest pewna świadomość, że Ukraina też ma problemy, więc to jest kwestia taka, że zależy kto co ma na myśli, jeżeli chodzi o zamianę lidera. Natomiast w takich systemach personalistycznych dyskusje o tym, kto kogo zamieni, one są czymś naturalnym, one są dyskutowane. Ludzie starają się nie wychylać, unikać. Czasami też specjalne wbrosy, czyli tak zwane wrzutki, które wskazują na przykład, że ten zastąpi Putina, albo ten będzie mianowany, albo ten zdoła obalić Putina, są też generowane
przez różne części elit na Kremlu, żeby się wzajemnie zwalczać, bo to oczywiście może dotrzeć do wodza, dotrzeć do lidera i to będzie mogło też eliminować czy ograniczać pewną pozycję polityczną, więc ja, jak najbardziej. Natomiast ja jestem sobie coraz, w stanie coraz bardziej wyobrazić Rosję bez Putina, bo proszę sobie też takie ćwiczenie intelektualne sobie zrobić, proszę zobaczyć. Mieliśmy już dwa takie potężne wydarzenia, które miały miejsce w rosyjskiej polityce wewnętrznej. Pierwsze to jest tak zwany bunt Prigożina, a teraz był ten zamach w Moskwie. I proszę zobaczyć, czy Rosja się załamała, czy załamała się władza rosyjska, to jest jedno. Czy załamała się administracja rosyjska, państwa rosyjskiego, to jest druga rzecz. Czy załamały się struktury siłowe, trzecie. Czy nastąpiła panika społeczna, czy załamały się też lokalne struktury władzy? Nie. Czyli proszę zobaczyć, że państwo rosyjskie, mimo też określonych słabości, czy w ogóle odmienności, jest to państwo bardzo silne w wielu sferach. Które to państwo, które też przechodzi pewne stres test. Więc jeżeli znajdą się jednostki, które mają charyzmę i potrafią zarządzać tym wszystkim, no to oczywiście one przejmą to państwo. I ja myślę, że tu jest ważna rzecz. I rosyjskie elity to rozumieją, i też opozycyjne. Bo czym innym jest załamanie władzy, a czym innym jest załamanie struktur państwa i administracji. I rosyjska opozycja, czy też elity, które by chciały zastąpić Putina, czy też się na przykład z nimi zgadzają wewnętrznie, one by chciały Putina ewentualnie wyeliminować, czy go zastąpić, ale przejąć aparat państwa, czyli administrację, struktury siłowe, też odpowiedzialne za transfery socjalne, przejąć też oczywiście w sposób niezaburzony koncerny, które konstruują rosyjską gospodarkę i tym samym mieć oczywiście wszystko pod kontrolą i móc ewentualnie dokonywać jakichś reform czy jakiegoś manewru geopolitycznego. Bo to jest w Rosji o to chodzi, tak? Żeby elity rosyjskie, też opozycja, oddzielają tę kwestię, że tak jak żeby uniknąć tego, co było w rewolucji lutowej, czyli z jednej strony tam car oddał władzę, a po oddaniu władzy posypała się administracja. Dlatego do władzy doszli bolszewicy, bo bolszewicy mnie opali się na strukturach nowych rad. A tu i tutaj jest wielka obawa i na razie, według moich ocen, oczywiście to może się zmienić, ale na razie prognostyki są dla nich dobre, bo mimo potężnych wstrząsów, czy silnych wstrząsów, może nie potężnych, a silnych, państwo rosyjskie okazuje się, na razie wychodzi z nich obronną ręką i jest stabilne. Bo też te potężne wstrząsy, czy te kryzysy, wspomniałeś o buncie Prigożyna, czy ostatni ten atak terrorystyczny, no to takie kryzysy ogólnie wzmacniają władzę. To nie jest obserwowane tylko w Rosji, więc tutaj akurat Rosja też niczym może specjalnie się nie różni. Mamy kolejne pytanie od słuchaczy, tym razem od pani Natalii. To jest pytanie, które też miałam w głowie ja, więc jeszcze na moment wrócimy do wydarzeń z ostatnich dni. Jaki wpływ na społeczeństwo będzie miał ten atak? No i to chyba przede wszystkim najważniejsze pytanie, czy to jest początek czegoś większego, czy możemy spodziewać się całej serii takich ataków, jak uważasz? Bardzo dziękuję, Jaśmina, za Twoją uwagę, bo a propos tego, że niektóre procesy są uniwersalne w ogóle dla polityki czy dla struktury państwa. My się często zapominamy i szukamy w Rosji czegoś naprawdę wyjątkowego, odmiennego, a tak naprawdę ostatnio wielu czasami dziennikarzy czy też polityków mnie pyta, a dlaczego tak ludzie słuchają Putina? A ja mówię, przepraszam, a w Polsce nie mamy ludzi, którzy oddaliby życie za Jarosława Kaczyńskiego albo Donalda Tuska? No przepraszam bardzo, no pewne procesy, trzeba spojrzeć na pewne procesy też przez pryzmat nauk politycznych. Nauk prawnych, ustrojowych, więc to jest bardzo dobra uwaga, że pewne procesy są uniwersalne. Ja nie wiem, jak zareaguje ludność Rosji, bo ludność Rosji jest bardzo zróżnicowana. To jest prawie 150 milionów ludzi, która mieszka geograficznie w różnych częściach tego państwa, należy do różnych grup zawodowych, ma różny background. Jest też różnie zwesternizowana, tak? Więc na pewno taki zamach też powoduje może chwilową, jakąś zgodę, czy nawet takie poczucie po prostu krzywdy i poczucie współczucia na zasadzie, że no dobra, ta wojna, ten Putin, ale generalnie
pomóżmy tym ofiarom czy rodzinom ofiar, więc może faktycznie wytrzymajmy tego Putina, przeżyjmy tego Putina i też dajmy możliwość pracować dla państwa, właśnie dla FSB, dla policji, bo faktycznie ten problem terroryzmu on jest i ten problem terroryzmu jest nieważne, czy to będzie Putin, jakiś człowiek z Nawalnego, bo też jest fakt taki, że my na Zachodzie zapomnieliśmy trochę o terroryzmie, w tym sensie, że o tym, że to nie tylko ISIS działające na Bliskim Wschodzie, ale też czy tam w Afryce, ale też to są struktury działające w Afganistanie, północnym Afganistanie. Przede wszystkim mamy dość silną radykalizację państw na obszarze Azji Centralnej. Oczywiście w Polsce to teraz nie jest popularne. Z jakiego powodu? No bo polscy politycy i też władzy, która była, tak? I teraz też jest ten problem. Co doprowadzono? Też oczywiście wpuszczono ludność, tak? Przedstawicieli tych nacji, więc też jest to temat niewygodny politycznie i każdy się boi rozmawiać czy część ludzi się boi rozmawiać o problemie Azji Centralnej, tak? I o tej ludności, o rosnącej radykalizacji, bo tutaj trzeba jednak podjąć aktywną politykę. I ja się zgodzę, że pewna aktywizacja kontaktów gospodarczych, społecznych z państwami Azji Centralnej musi nastąpić, bo jednak historia pokazała, i zamach w Moskwie też pokazał, i sytuacja tych państw pokazuje, że zwłaszcza Tadżykistan częściowo sobie radzi tylko z problemem radykalizacji. I te radykalne ruchy islamskie, one przenikają, nawet przenikają do Kazachstanu. Ja sobie teraz przed naszym programem odsłuchałem wywiad też z koleżanką, która tutaj pracuje z układem sił z Galią Ibrahimową, i ona miała teraz świetny wykład o Tadżykistanie, i to nawet ja nie byłem świadomy liczby zamachów, czy prób zamachów, która była w ostatnich 5 latach w Tadżykistanie, czy też problem tego, jak wychodźcy z Azji Centralnej, czyli z Kazachstanu, z Uzbekistanu, z Turkmenistanu, z Kirgistanu, z Tadżykistanu, jak w ostatnich latach się zradykalizowali, jak się zaangażowali też w walkę przeciwko Rosji. Znaczy, to może być też silny cios dla Rosji, w tym sensie, że Władimir Putin 2 lata temu podjął decyzję o inwazji, potem nastąpiła decyzja, że budujemy nową ideologię państwową, czy rozbudujemy nową ideologię państwową, wskazującą, że nie jesteśmy ani Zachodem, nie jesteśmy Wschodem, ale generalnie budujemy oddzielne mocarstwo cywilizacyjnie, kulturowe, ale w walce z Zachodem też musimy opierać się na globalnym południu, ale też musimy jakby wspierać różne ruchy, które nawet islamskie, które są przeciwko Stanom Zjednoczonym. I generalnie część elit rosyjskich zaczęła myśleć, że jeżeli my walczymy ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, no to jak islamiści mogą nas teraz atakować, tak? I to jest problem. Drugi problem to jest taki, że w ostatnim roku, dwóch w Rosji, według moich informacji, analiz z Rosji, wśród Rosjan etnicznych, generalnie wzrósł problem takiej negatywnego stosunku do ludności muzułmańskiej czy też przyjezdnej, bo co ciekawe, do Rosji przyjeżdżają już nie tylko przedstawiciele Kaukazu Północnego, Południowego czy Azji Centralnej, ale też jakiegoś Bliskiego Wschodu, Azji Dalekowschodniej, i to generuje pewną niechęć, nastroje nacjonalistyczne, a z drugiej strony jest problem, bo bez tych ludzi gospodarka będzie miała bardzo trudno. I ten zamach, dla mnie ten zamach jest ciekawy pod tym kątem, czy Kreml zdoła jakby utrzymać stabilność na tym poziomie relacji międzyetnicznych i międzyreligijnych. Tak? To jest wielkie wyzwanie. No pytanie, czy to też nie zostanie wykorzystane na takiej zasadzie, że jednak liderzy mocarstw zachodnich uznają, że no dobra, wojna na Ukrainie to jedno, Rosja to jedno, ale terroryzm to jest coś uniwersalnego i tutaj trzeba się porozumieć. Więc ta sprawa ma wiele wymiarów i też nie jest jednoznaczna. Czyli ja też wskazuję tak, ona może osłabiać Rosję, ona osłabia Rosję w jakiejś sferze, ale w innych sferach ten zamach, czy ta sytuacja Rosję wzmacnia. To nie jest tak, to wszystko nie jest jednostronne. I na to bym w ten sposób spojrzał.
Pojawiło się jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie, no o to, czy to może być coś dużo większego, to pytanie już tutaj padło, ale jest druga jego część, czy to CIA, czy to GRU, tego się nie dowiemy. No w Rosji bardzo często operuje się takim słowem jak maskirowka, czyli że to może być pewne no, działanie właśnie służb rosyjskich, po to, aby w jakiś sposób wzmocnić na przykład władzę. Jak tutaj szacujesz ryzyko, że tak mogło być w tym przypadku? Czy ja bardziej szacuję, że to być może była jakaś frakcja, która boi się potencjalnej liberalizacji systemu, czy generalnie jakiejś neutrali, znaczy rozmrożenia częściowych relacji z Zachodem, z Ukrainą, tak, to, i to, a tym samym to wzmacnia władzę, tak, wzmacnia władzę i też wspycha Putina do narożnika, żeby utrzymać ten kurs i w ogóle utrzymać takie nastroje wśród elit, jakie są. Natomiast też jakby nie możemy wykluczyć jakichś związków, jakichś kontaktów, jakichś relacji służb innych państw z tymi islamistami, tak? Przede wszystkim trzeba zdać sprawę. Oczywiście to jest bardzo trudne, pewnie nawet było dla Ukraińców dość trudne, ale odwróćmy sytuację. No też jakby Ukraińcy też są zainteresowani w destabilizacją sytuacji w Rosji, tak? I generalnie to nie jest tak, czy ktoś jest teraz proukraiński, antyukraiński, tylko generalnie, jeżeli jest dokonane jakieś wydarzenia, zwłaszcza zbrodnia, no to trzeba sobie zadać pierwsze pytanie, kto ma w tym interes, tak? Natomiast maskirowka, okej, tylko trzeba sobie zdać sprawę, że w tym czasie też sam Putin był silny, tak? I jakby po wyborach, mimo że ta akcja, że w południe wychodzi opozycja do urn, no z jednej strony ona przyniosła pewne sukcesy, ale na emigracji bardziej. Natomiast czy po wyborach, tak? Czy wybory w Rosji i nawet pewne manifestacje, znaczy w postaci pójścia do urn, czy one zmieniły sytuację w Rosji? No nie zmieniły, tak? Jakby ja tutaj nie widzę jakiegoś game changera. Natomiast zamachy mogą się nadal pojawiać, tym bardziej, że ja dzisiaj sobie prześledziłem komentarze i jakby komunikaty tej komórki ISIS, czy frakcji ISIS, ugrupowania, no to oni wprost wskazywali to od kilku lat, że Rosja jest jednym z celów. Rosja jako też okupant, jako prześladowca ludności muzułmańskiej, Rosja, która tak tego brudnego buta postawiła tu w Azji Centralnej. Pamiętajmy, że w Tadżykistanie, najbiedniejszym państwie Azji Centralnej, jednym z najsłabszych państw Azji Centralnej, znajdują się nadal struktury państwa rosyjskiego, a zwłaszcza rosyjska baza, tak, wojskowa, więc jakby to o tym wszystkim rozmawia się. Też rozmawia się w Afganistanie. Rosja jest pewną siłą, która od dawna tam jest i jest też przeciwnikiem wielu ruchów radykalnych, tak? I to ma też oblicze przede wszystkim takie często narodowościowe, antyimperialne, chociaż oczywiście też radykalne. I myślę, że to są tematy, do których jeszcze będziemy wracać. Ostatnie pytanie, które pojawiło się jeszcze u nas na czacie. Czy Cyryl wypowiedział się na ten temat? Może wojna religii? Znaczy, ja myślę, że Rosja trzyma się żelaznej zasady, że musi panować pewien konsensus i porozumienie i pewien spokój międzykonfesyjny. Natomiast specjalna operacja na Ukrainie, tak zwana, którą Rosjanie ogłosili, ona toczy się również pod sztandarem oczywiście rosyjskiego prawosławia. Niewątpliwie tak zwana nacjonalizacja elit, nacjonalizacja państwa czy renacjonalizacja, ona ma okraskę prawosławną. I to też jest brane pod uwagę w ruchach radykalnych islamistycznych, że jeżeli Rosjanie jakimś tam cudem czy jakąś drogą zakończą dla siebie wojnę skutecznie i ten system będzie się rozwijał, to generalnie może nastąpić fala jeszcze większa nacjonalistyczna, nacjonalizacyjna w skali całego państwa i generalnie też przykręcenie śruby. I o tym się też mówi, o czym się mówi, że bo my patrzymy na Rosję z perspektywy naszej zachodniej, tak? Czyli Białoruś, Rosja, państwa bałtyckie, Białoruś, Ukraina, państwa bałtyckie, tak? Okej, bo to jest naturalne. Natomiast oni tam patrzą na przykład, że jeżeli Rosja przegra wojnę i utrzyma stabilność, albo wygra wojnę lub ją korzystnie zakończy, to Rosja gdzie się zwróci? Rosja się zwróci na Kaukaz Południowy,
żeby zrobić tam porządki i też się może zwrócić na Azję Centralną też, więc oni też patrzą przez ten pryzmat i to też jest ciekawe uderzenie w Rosję właśnie, żeby ją próbować osłabić ale z drugiej strony pytanie, czy to nie będzie jeden z powodów. Teraz sobie gdybam, tak, bo to jest taki luźny format rozmów. Pytanie, czy to nie jest taki game changer w tym sensie, że jeżeli nawet Rosja by zamroziła jakoś tą wojnę, czy przegrała ją, ale w takim wariancie, że obecna władza się utrzymuje, czy ludzie, którzy tego reżimu tam są, utrzymują się, to czy na przykład nie będzie powodu do tego, żeby wtedy porzucić imperialny kierunek zachodni na jakiś czas, a zwrócić się właśnie, mieć argument, żeby zwrócić się właśnie na Kaukaz Południowy, Azję Centralną i tropić i być tam zaangażowany i też może szukać sojuszu z państwami zachodnimi na tamtych kierunkach. To też jest jakby nie do odrzucenia. Prawda, i myślę, że to są pytania, które będziemy sobie jeszcze zadawać i będą zadawać także słuchacze i odbiorcy Układu Sił. Bardzo serdecznie dziękuję dr Michał Patryk Sadłowski, historyk państwa prawa, autor książki Między Mikołajem II a Leninem, Państwowość Rosyjska i jej koncepcje w czasie rewolucji lutowej 1917. Ekspert do spraw Rosji i obszarów postsowieckich był gościem kolejnego już odcinka w Ogniu Pytań Układu Sił. Bardzo serdecznie dziękuję, Michale, że byłeś z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy, dziękuję wszystkim naszym odbiorcom, słuchaczom, wszystkim Państwu, którzy zadawali aktywnie pytania na naszym czacie. Jeszcze tylko przypomnę, że wydawnictwo Prześwity było partnerem tego odcinka. Zachęcam, aby zapoznać się z ich ofertą. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i przede wszystkim już dobrych, spokojnych świąt. Do usłyszenia.